fale emigracji przez Bałtyk. Zupełnie przypadkowo moja mama w latach 80. wybrała sobie po prostu Szwecję jako drugi dom i tam wyjechała na stałe, no i zaszczepiła mnie swoją miłością, swoim zachwytem do Szwecji. Miałam 4,5 roku, jak przyjechałam. I taka urocza jedna Szwedka na mnie się opiekowała. Major Fredrika Larsson. I miała taki kapelutek i na gitarze nam grała. I to było bardzo miłe. Jestem osobą, która zawsze chciała pisać, osobą bardzo związaną z językiem, więc dopóki nie nauczyłam się szwedzkiego, to szczególnie silnie odczuwałam, że nie jestem w swoim kraju. Ale Szwecja stała się dla mnie dużą inspiracją i ja zawsze właściwie żyłam między krajami. W Polsce PRL-owskiej rządzą komuniści, którzy są zależni od Rosjan i nie radzą sobie z gospodarką. Wybucha ruch Solidarności, potem stan wojenny. From very early, the Swedish Trade Union Confederation began establishing printing offices in Gdansk, in Warsaw, in Poznan, and equipping these printing offices with a number of printing machines. I myself, I was in Gdansk when they signed the treatment with Berchowens. I was there for Swedish television. So, anyway. Ale dzisiaj chcielibyśmy dzisiaj jednak kontynuować, może w godzinach później, czy kontynuować, jeśli to jest możliwe, jeśli będzie możliwe. A te propozycje kiedy można było dostać? Tak się... My się naradzimy to gdzieś za pół godziny, za godzinę, uzgodnimy je z plenum i ewentualnie tą trójkę możemy podesłać, tylko teraz gdzie? Dobrze. Wszyscy żądają jawnych obrad, a nie gabinetowych. To będą, to nie jest wiążące, to nie jest żadna decyzja, po prostu tylko przedyskutować sprawę, a tu my i tak na tym forum podejmiemy wiążące decyzje. Panie Przewodniczący, ja się zgadzam na to, co Pan powiedział jako Przewodniczący Komisji Rządowej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu. And Sweden was supporting Solidarity very much. More than, there were hundreds of millions of Swedish crowns smuggled down to the Solidarity. Also machinery for printing presses and all things like that. W Polsce PRL-owskiej rządzą komuniści, którzy są zależni od Rosjan. Rozpoczyna się walka między dwoma frakcjami partii. Wybucha marzec 1968 roku. Fala marcowa. Emigranci polscy żydowskiego pochodzenia, którzy musieli wyjechać na skutek nagonki marca 68 roku. I w tej grupie było bardzo wielu świetnie wykształconych ludzi. Many of them who came to Sweden are very well established, well-known people running the largest newspaper, and they are well-known journalists and writers and businessmen. And they're very successful. Maciej Zaręba-Bielawski, świetny reporter, dziennikarz. Dorotea Bromberg, szefowa jednego z ważniejszych szwedzkich wydawnictw. Aleksander Wołodarski, bardzo dobry architekt. Irena Grenberg, tłumaczka. Mogłabym tak wymieniać i wymieniać te nazwiska, bo to była duża fala ludzi, którzy tutaj stali się ważni dla szwedzkiej kultury i dla szwedzkiej polityki czasem. Pierwszy rysunek tak naprawdę dotyczył powiązania Karola X z Karolem IX. Przy czym Karol X nie był synem Karola IX, tylko jego wnukiem. Do tego był z rodziny Wittelsbachów. To było wystarczająco skomplikowane, żeby nie zacząć tego rysować. Stoję na tle historycznej tablicy chronologicznej, która opisuje 500 lat historii rodów europejskich od Gustawa Wazy do obecnie panujących królów. Zaczęliśmy chodzić do szkoły szwedzkiej i byliśmy, ja się nauczyłam po 3 tygodniach po rozmowie z dziećmi szwedzkimi, nauczyłam się. There are 100,000 Poles right now living in Sweden, and so
But it's a pity that Swedes don't know the Polish history at all. W Polsce podczas II wojny światowej rządzą Niemcy i zsyłają Polaków do Niemiec na roboty do obozów koncentracyjnych. Po wojnie dużo osób przyjeżdża do Szwecji. Przyjeżdżają osoby wyzwolone z obozów koncentracyjnych. Wśród nich powstańcy warszawscy. Alfred Trzęsowski, Sokół. Walczył na Woli i na Starym Mieście. Był w batalionie Chrobry 1, ranny w pasażu Simonsa na Starym Mieście. 21 sztukasów bombardowało żelbetonowy budynek pasażu Simonsa. Jan Mizerski, Waligura. W powstaniu miał 16 lat. W Kampinosie pod Jaktorowem w kompanii Zemsta 2, 7 obwód Obroża, nosił karabin maszynowy. Przeżył, bo udawał martwego, pod stosem ciał Polaków zabitych przez Niemców. Bohaterem nie jestem, przeżyłem tylko, mówił. Bożena Janina Zdunek, telefonistka Jasia na stacji kolejowej Kielce Herby, przekazywała partyzantom informacje o transportach niemieckich na front wschodni. Aresztowana, zesłana do Birkenau, potem do Ravensbrück. Moja mama opuściła Ravensbrück w ramach akcji białych autobusów. Miała 27 lat wtedy i ważyła tylko 27 kilo. W Polsce po 1795 roku rządzą Prusacy, Austriacy i Rosjanie. W zaborze rosyjskim wybucha powstanie styczniowe. Po jego upadku wskutek represji rosyjskich rusza fala emigracji. A proszę zobaczyć na ten obraz tutaj. To jest z powstania 63 roku. Mojej babci dziadek, który był powstańcem. I tam jest krew na tym, to był sztandar jego. Był goniony przez carskie wojsko i wpadł do domu i w salonie siedziała jego żona w krynolinie. I ona schowała szybko ten sztandar pod krynoliną i on uciekł tylnymi drzwiami i się uratował. To jest sztandar jego, tylko był amarantowy, a teraz wyblakł bardzo. Józef Błażej Demontowicz, powstaniec styczniowy, delegat rządu narodowego na kraje skandynawskie. Nadzorował transporty broni zakupionej w Lierz, w Berlinie i w Londynie. Henryk Bukowski, powstaniec styczniowy, emigrant, patriota, polski antykwariusz w Szwecji. W 1870 roku założył dom aukcyjny, który działa pod jego nazwiskiem nieprzerwanie od 150 lat. Dziś to wiodący dom aukcyjny na rynku skandynawskim. Henryk Bukowski był gorącym orędownikiem sprawy polskiej. Zakupił i przekazał do muzeum w Rapperswil wiele cennych darów. Hrabia Bröll-Platter pisał: nikt tyle wartości naukowej i artystycznej nie przysporzył muzeum, co pan. Jan Łapski, urodzony na Litwie, powstaniec styczniowy. Po upadku emigrował do Szwecji, do Norrköping. Tu otworzył warsztat krawiecki, zakłady tkackie, był kolekcjonerem militariów. Od 1873 roku członek francuskiej loży masońskiej Hospitalier Français. Dom Jana Łapskiego w mieście Norrköping. We would like to see the portrait of Jan Łapski. Łapski, yes? Yes, yes. Morning. Ah, okay. So, we would like to film it. Yes, it's okay. It's okay. It's a nice story, history of Mr. Łapski. He did a very good work. Me and my husband, we own a Strand Hotel. Oh. Yes. It's a small family hotel.
Mm-hmm. Yes. Great. We bought it and took over it this January. So we are new in the business. Yes. This January? Yes, yes. Oh. But we love the old things and we love the story about this house. Cmentarz powstał w 1849 roku. Była katastrofa morska. Prawie 200 marynarzy zginęło i trzeba było ich pochować na ziemi portugalskiej, no ale chciano na cmentarzu luterańskim, więc powstał problem, że jeżeli ma powstać cmentarz luterański w Portugalii, no to powinien powstać cmentarz katolicki w Sztokholmie. Właściwie to jest część dużego kompleksu cmentarnego, który tutaj jest na Haganora. Jesteśmy przy grobie rodziny Pomian Hajdukiewicz. Tutaj właśnie spoczywa Józef Alf Hajdukiewicz, który był właśnie tym powstańcem, i jego żona z domu Pietkiewicz. Ich syn był bardzo zaangażowanym działaczem polonijnym w okresie jeszcze przed I wojną światową. Alf Karl Hajdukiewicz de Pomian, syn powstańca styczniowego, ekonomista, prezes Komitetu Pomocy w Szwecji oraz Rady Uchodźstwa Polskiego. Najstarszą organizacją w Szwecji to jest Komitet Pomocy, który już przed wojną działał tutaj. Była organizacja, Związek Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło Żołnierzy AK i potem Zrzeszenie Studentów Polskich i było Koło Pracujących Pań. Tak nazywa. Teraz nazywa się zupełnie inaczej, ale te panie wymarły już, nie ma ich. I potem Komitet Pomocy zwołał wszystkie organizacje i stworzona została Rada Uchodźstwa Polskiego, która łączyła te wszystkie niepodległościowe organizacje. Rada Uchodźstwa Polskiego przez 75 lat egzystowała. Ostatnie 30 lat ja byłam prezesem i pochowałam Radę, dlatego że nie ma uciekinierów z Polski teraz i powstał kongres. I dlatego, żeby nie było rozłamu między organizacjami niepodległościowymi, Rada wstąpiła w 1982 roku do kongresu. Dzisiejsza Szwecja nie jest już tak otwarta, dlatego że doświadczyła w ciągu ostatnich dziesięcioleci wielu problemów związanych z nieumiejętnością integrowania, między innymi na rynku pracy, dużych grup uchodźców, zwłaszcza z krajów odległych kulturowo. Także ten kraj już nie definiuje się w ten sposób, że jest humanitarnym mocarstwem, tylko teraz jest takim krajem, który usiłuje na nowo się zdefiniować i ma dość duże kłopoty właśnie z imigrantami. To jest temat ostatnich wyborów w Szwecji.